Prezentujemy dzisiaj montaż instalacji sekwencyjnej Sequent 32 w samochodzie Mazda 3. To jest dwulitrowa 150-konna jednostka z 2006 roku. I tak, samochód również ma zamontowany lubryfikator. Lubryfikator JLMA. Jest to system, który smaruje, czy pomaga smarować zawory. Podaje specjalny płyn, który tworzy się w kolektorze ssącym delikatną mgiełkę, która ma zadanie osadzać się na zaworach i zabezpieczać je przed wypaleniem. Tutaj mamy zamontowany reduktor, filtr fazy lotnej, filtr fazy ciekłej i komputer, tak jak to widać, to jednostka Sequent 32. Jest to nowy model bardzo dobrze go znanego systemu Sequent 24. Jeżeli chodzi o przełącznik, jest zamontowany tutaj. Do czego on służy, to już Państwo wiedzą, przełączenie między gazem a benzyną. Mogę tylko powiedzieć tyle, że na górze dioda zielona oznacza, że jedziemy na gazie. Ta sama dioda zmienia sobie kolor na czerwoną, to znaczy, że jedziemy na benzynie. Możemy tą zmianę oczywiście wykonać w każdym momencie, kiedy sobie życzymy. I teraz tak, idąc dalej. Zbiorniczek mamy zamontowany w kole zapasowym. Już Państwu powiem, jest tutaj zbiornik 47-litrowy. Do niego będzie wchodziło około 38 litrów gazu, co pozwoli nam na przejechanie w granicach 320 do 400 km, w zależności od stylu jazdy i od tego, czy będziemy jeździli w trasie lub w mieście. Wlew paliwa zamontowany jest przy wlewie paliwa. Jest to taki specjalny moduł z dokręcanym elementem. Taka instalacja kosztuje u nas 2900 zł i przyjmijmy, że zwrot takiej całkowicie instalacji będziemy mieli gdzieś po około przejechaniu na obecną chwilę 9300 km. Także dziękuję Państwu bardzo i zapraszam nas do firmy Energy Gas Polska.